Dzięki procesowi UHT mleko oraz śmietanki mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej i do momentu otwarcia opakowania nie wymagają chłodzenia. Zachowują przy tym, podobnie jak mleko pasteryzowane, wszystkie wartości odżywcze. Aby dowiedzieć się, na czym polega proces UHT, odwiedziliśmy zakład produkcyjny Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu. Łowicka spółdzielnia była jedną z pierwszych w Polsce, które rozpoczęły produkcję wyrobów UHT i nieprzerwanie od 1991 roku jest jednym z krajowych liderów w tej kategorii. W swojej ofercie posiadamy mleko łowickie o zawartości tłuszczu 3,2,2 oraz 0,5%, jak również śmietanki. Mleko przetwarzane w zakładzie pochodzi z prawie 4000 polskich gospodarstw, w których krowy karmione są paszami wolnymi od GMO. Spółdzielnia przetwarza na dobę ponad 1 000 000 litrów mlecznego surowca. Mleko na wstępie przechodzi badania mikrobiologiczne. Wykonywane są testy na obecność antybiotyków. Badana jest stabilność termiczna. Wykluczyć trzeba wszelkie zafałszowania. Przyjęty surowiec segregowany jest pod kątem przydatności do określonych procesów technologicznych. Dalej odbywa się wstępna obróbka termiczna na zestawach pasteryzacyjnych. Dla wyrobów UHT nazywana jest ona hartowaniem. Po tym procesie mleko i śmietanki gromadzone są w tankach magazynowych, a następnie kierowane są do właściwej obróbki UHT. W procesie UHT surowiec ogrzewany jest szokowo do temperatury 130 stopni przez 3 sekundy, a następnie schładzany. Mleko i śmietanki są więc wolne od szkodliwych drobnoustrojów, dzięki temu zapewniona jest trwałość produktu nawet do kilku miesięcy w opakowaniu. W efekcie produkty wolne są od szkodliwych mikroorganizmów, a jednocześnie pozostają wciąż bogate m.in. w zdrowe tłuszcze, białka oraz witaminy z grupy A, D, E, K. A także wapń, fosfor, magnez i cynk. Następnie mleko i śmietanki rozlewane są w sterylnych warunkach do aseptycznych kartonów. W Łowiczu rozlewane są one na nowoczesnych liniach Tetra Pak. Strumień mleka wpuszczany jest do kartonów. Następnie oddzielane są pojedyncze tuby z mlekiem. Na koniec formowany jest kształt opakowania. Podobnie proces przebiega w przypadku śmietanek UHT. Każda z linii napełnia w ciągu godziny około 7000 kartoników. Opakowania posiadają zakrętkę, dzięki której produkt otwiera się jednym prostym ruchem. Zakrętka zawiera dwustopniowe zabezpieczenie, pierścień, który świadczy o tym, że nikt wcześniej nie otwierał opakowania, oraz membranę, która zapewnia maksymalną ochronę produktu i jest usuwana przy pierwszym otwarciu. Kartony Tetra Pak w 75% składają się z papieru, ponadto z plastiku i cienkiej warstwy aluminiowej, która ma grubość zaledwie 6 mikronów. Oznacza to, że jest ona 8 razy cieńsza od ludzkiego włosa, ale nigdy nie ma styczności z żywnością. Opakowania Tetra Pak mogą być w całości poddawane recyklingowi. W Tetra Pak od zawsze kładziemy nacisk na jakość produkowanych opakowań. Aseptyczne kartony skutecznie chronią zawartość m.in. przed szkodliwym wpływem światła, powietrza czy wilgoci, dzięki czemu mleko zachowuje wszystkie wartości odżywcze i witaminy. Dzięki zaś procesowi UHT mleko może być przechowywane w temperaturze pokojowej bez konieczności dodawania jakichkolwiek konserwantów. Kartoniki po uformowaniu na maszynie trafiają do opakowań zbiorczych. Następnie formowane są palety. Na koniec mleko trafia do magazynu. Każda partia po zapakowaniu badana jest pod kątem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Po potwierdzeniu jakości łowickie produkty UHT trafiają do dystrybucji na półki sklepów w całej Polsce oraz do prawie 50 krajów świata. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.